Skłońmy nasze głowy. Święty drugi Panie, my Tobie dziękujemy za ten niedzielny poranek, za to, że pozwalasz na tym miejscu nam dzisiaj być zgromadzonymi. Panie, dziękujemy za Twoją wielką łaskę, za Twoją dobroć. Racz Panie pobłogosławić tej dzisiejszej społeczności, błogosław Twoje słowo. Panie, dzisiaj też jest taki wyjątkowy czas, bo możemy sobie przypominać to, co Ty dla nas uczyniłeś na drzewie krzyża, na Golgocie. Dziękujemy za to, że możemy mieć ten przywilej bycia w Twojej rodzinie, bycia Twoimi dziećmi. Racz nas, Panie, błogosławić również i Twoje słowo, a też i pieśni, Panie, to cokolwiek będzie się działo. Chcemy Tobie oddać chwałę i cześć. Amen. Amen. Chciałem wszystkich serdecznie przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, życząc Bożego błogosławieństwa. Pan Bóg jest dobrym Bogiem, pozwala nam właśnie w pokoju jeszcze mieć te społeczności. Bracia i siostry, jak będzie wyglądała nasza społeczność? Za chwilę odczytam z Bożego Słowa, z objawienia świętego Jana, z pierwszego rozdziału. Niech to Słowo również pobudzi nasze serca do wdzięcznego wołania do Boga. Później poproszę grupę, aby poprowadziła nas w tym czasie uwielbienia w pieśniach. Zachęcam do modlitw. Serdecznie witam naszych gości, brata Wojtka z rodzinką. Niech Pan Bóg błogosławi również i Ciebie, bracie, podczas tej usługi i aby to słowo docierało do naszych serc, abyśmy mogli być zbudowani, bo Pan Bóg wie, czego potrzeba naszym sercom. Później po słowie, które brat Wojciech wygłosi, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i chcemy razem z braćmi usłużyć do wieczerzy. To będzie taki też czas, kiedy będziemy przypominali sobie to, co Pan Jezus Chrystus uczynił na drzewie krzyża na Golgocie. Końcowa modlitwa i pieśń, i tak mniej więcej będzie wyglądała nasza społeczność. Wczoraj nasi bracia wrócili z synodu kościoła. Modliliśmy się też dłuższy czas, by Pan Bóg błogosławił również i dał właściwych wyborów, aby również Boża wola mogła się dziać. I chciałbym powiedzieć, prezbiterem naczelnym został brat Leon Dziadkowiec. Chcemy modlić się o naszego brata, również i pozostali bracia, którzy są w Radzie. Chcemy ich wspierać i też chcemy modlić się o nich, bo pełnią tak bardzo ważne, odpowiedzialne funkcje. Jako Kościół chcemy być jedno w Panu Jezusie Chrystusie. Chcemy wszystko czynić w pokoju i z dziękczynieniem. A teraz, bracia i siostry, zachęcam do tego, abyśmy również wysłuchali Słowo Boże z Księgi Objawienia Jana. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, i będę czytał od wersetu 9 po 20. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, od 9 wersetu. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, która mówiła: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówi do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem, głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów.
Bracia i siostry, to Słowo Boże mówi nam o tym, kogo zobaczył Jan. Ten Jan, który niegdyś położył swoją głowę na piersi Pana Jezusa, będąc tak blisko, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Ale ten Jan, kiedy zobaczył zmartwychwstałego, uwielbionego Pana, jakaż inna postawa, jaką inną postawę przyjął. Boże Słowo nam mówi o tym, że upadłem jakby nieżywy wobec majestatu, świętości wielkiego Boga. Do takiego Boga przychodzimy i dzisiaj, mając tą świadomość, że On wszystko trzyma, On wszystko zaplanował. Nawet i ta sytuacja, w której dzisiaj obecnie znajdujemy się, wydaje nam się, że jest tak trudna, ciężka. Z Bożej ręki nic się nie wymknęło. On dalej jest na tronie i On doprowadzi swoje dzieło do samego końca. Jesteśmy Jemu wdzięczni. Dlatego niech to słowo również pobudza nasze serca, bo stoimy przed majestatem wielkiego Boga, przed Bogiem, który widzi nasze serca, zna nasze myśli. Bracia i siostry, wspomnijmy również w naszych modlitwach nieobecnych. Siostra Wacława przesyła serdeczne pozdrowienia, prosi o modlitwę. Jest osłabiona, również siostra Janina również potrzebuje naszych modlitw. Módlmy się, pamiętajmy jedni o drugich i niech Boże imię będzie błogosławione, uwielbione. A teraz powstańmy i bardzo proszę grupę, żeby nas mogła poprowadzić. Jesteś dla nas jak ojciec, troszysz się o nasz los. Mimo swojej wielkości słyszysz każdy nasz głos. Nasz wspaniały Ojcze, wywyższamy imię Twe święte. Tak jak on.
nasz dom w niebie. Za obłokami doń chcemy dążyć i o nim śnić, gdzie wszyscy wierni tam będą z nami Chrystusa Pana na wieki czcić, gdzie wszyscy tam.
Drodzy bracia, drogie siostry, bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. To wielki przywilej, aby móc stanąć tu pośród was, w zgromadzeniu ludu świętego, aby dzielić się Bożym Słowem. Bo to wielka łaska, że mamy jeszcze taką możliwość, ażeby mieć wgląd w Boże Słowo, które jest stałe i niezmienne, o którym sam Bóg powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale te słowa nie przeminą. One są prawdziwym, jedynym fundamentem. I myślę, że to jest dla nas wielka łaska, że na każdy czas możemy zawsze stać niezruszeni na tym mocnym fundamencie, którego założycielem jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. On go ugruntował w tym wszystkim, co uczynił. Od jakiegoś czasu Bóg daje mi tą możliwość, ażeby zastanawiać się nad tematem owoców Ducha Świętego i daje ten przywilej, ażeby dzielić się w społecznościach grzesznych tym właśnie słowem. Dlatego też pozwólcie, że również dzisiaj jednym oczywiście z elementów tego wspaniałego bukietu chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. W liście do Galacjan w 5 rozdziale, 22 i 23 wersecie czytamy takie słowa. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Owoce Ducha Świętego, owoc, o którym jest powiedziane, że tym owocem jest. To, myślę, ciekawy obraz. Najlepszą wizualizacją tego słowa jest to, co uczą na szkółkach. A więc obraz kiści winogron. Jeden owoc, który się składa z tych poszczególnych małych części, tworząc ciągle i ten sam jeden. Nie tak dawno miałem możliwość, ażeby obcinać owoce winogrona. Wiecie, ciekawą rzeczą jest to, że gdy wydaje się to wszystko takie samo, to gdy bliżej się zaczynamy temu przyglądać, to jedne były prawie że czarne, jedne były gdzieś tam lekko czerwone, różowe, inne nawet znalazły się jeszcze zielone na tej samej kiści winogron. Mimo że my jako ludzie wierzący zostaliśmy ubłogosławieni całym tym owocem, to wierzę i jestem przekonany o tym, że nad wieloma rzeczami w naszym życiu musimy pracować. Nie wyobrażam sobie, aby któregoś z tych poszczególnych elementów brakowało w życiu żyjącego człowieka, ale wierzę również w to, że jeden może będzie trochę bardziej różowy, jeden troszkę bardziej zielony, bo dlatego, że nie jesteśmy doskonali, do doskonałości mamy dążyć. Oczywiście chcemy mówić o owocach przez pryzmat Bożego Słowa, nie przez pryzmat tego, co mówi świat, bo my nie jesteśmy z tego świata, ażebyśmy się zastanawiali nad tym, co świat nam daje. Ale Boże Słowo jest tą skarbnicą, z której możemy czerpać. W tym cudownym spisie owoców znajdujemy również takie dwa, jak uprzejmość i łagodność. To są niezwykłe owoce. Owoce powiązane ze sobą, wzajemnie się przeplatające. Dlatego w mojej dzisiejszej usłudze również one będą się ze sobą przeplatały. Choć w samym wyrazie brzmią łagodnie, miło, dobrze, to wiem, że mówienie o nich nie jest rzeczą łatwą, ponieważ za każdym razem, gdy chcemy o czymś mówić na podstawie Bożego Słowa, to wierzę, że mamy świadomość tego, że musimy za tym Słowem stanąć. I to nie tylko puste Słowo, ale Słowo zachęca nas do tego, abyśmy byli wykonawcami tego Słowa. Więc dlatego, mówiąc dzisiaj do was o łagodności i uprzejmości, muszę myśleć o tym przede wszystkim, co z moją postawą łagodności i uprzejmości. W słowniku języka polskiego słowo uprzejmość jest zdefiniowana jako pewna postawa cechująca się życzliwością, grzecznością i przyjaznym stosunkiem do ludzi. Wydaje mi się, że gdy czytamy taką definicję typowo słownikową, to nasze myśli kierują się w stronę podejmowania gości, goszczenia kogoś w własnym domu, z całą tą sytuacją, z wszystkim, co się z tym dzieje, albo nieco szerzej, z pewnym postępowaniem zgodnym z jakąś etyką, normą, bądź też z pewnymi uwarunkowaniami kulturowymi. Oczywiście znaczenie uprzejmości jako owocu Ducha Świętego znacznie wykracza poza tą zwykłą, prostą definicję słownikową. W nowotestamentowej Grece uprzejmość jako owoc Ducha Świętego zostało wyrażone słowem chrestotes. Oznacza ono, ciekawe, nie tylko uprzejmość, ale jest również tłumaczone jako dobroć, łaskawość i szlachetność. I gdy myślę o tych
przymiota, które zostały tutaj również przetłumaczone w ten sposób, pokazane, to wydaje mi się jako taki pewien wzorzec, jako wzór pewnej może doskonałości, wzór rycerskości, która kiedyś była pewnego rodzaju wyznacznikiem zasad i reguł postępowania, szlachetność, łaskawość. Dzisiaj pewne elementy, które nie zawsze mają te same znaczenie, jakie miały kiedyś. A wierzę, że kierując się Bożym Słowem, mamy do tego właśnie dążyć. To właśnie powinno stać się treścią i sensem naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że ten właśnie owoc, owoc uprzejmości, pozwoli się nam, jako ludziom wierzącym, otwierać na drugiego człowieka. Myślę, że to jest jeden z tych owoców, który pozwala budować relacje. Ma taki właśnie głęboki charakter relacyjny, a jednocześnie, co jest niezwykle ważne, czerpie z Boga. Jako z tego, który jest jedynym źródłem, doskonałym źródłem. Z tego, który jest źródłem, jak czytamy, wody żywej, z którego owocu możemy czerpać. Bo On właśnie, święty, wielki Bóg, jest źródłem wszelkiego daru w człowieku. Dlatego myślę, ważnym jest owoc uprzejmości. Łaskawość z kolei, gdybyśmy popatrzyli na tą słownikową definicję, która czasami tak w zawiły sposób tłumaczy proste rzeczy, to przeczytamy, że jest to cnota etyczna polegająca na umiejętności znoszenia zarzutów i lekceważenia, opanowaniu w gniewie i powstrzymaniu się od odwetu, pokoju wewnętrznego i stateczności. Dosyć rozbudowana definicja, ale myślę, też wiele mówi. Natomiast w Bożym Słowie, tak jak powiedziałem, to, co nas przede wszystkim interesuje. W Bożym Słowie słowo łagodność to również trudne do przetłumaczenia greckie słowo. Nie da się go właściwie przetłumaczyć jednym czy dwoma innymi słowami, zastąpić, wskazać jakieś synonimy. Natomiast w Nowym Testamencie to słowo łagodność ma takie trzy podstawowe znaczenia. Pierwszym z nich to oznacza ono poddanie się woli Bożej. Poddanie się Bożej woli. Po drugie, słowo łagodność oznacza podatność na przyjmowanie nauki, oczywiście tylko wtedy, gdy ktoś nie jest zbyt wyniosły, ażeby to uczynić. I po trzecie, i najczęściej, łagodność oznacza zdolność znoszenia drugich. Wiecie, to jest dosyć istotne i tutaj chwila takiego wyjaśnienia. Zdolność znoszenia drugich nie oznacza zdolności tolerowania tych, którzy są koło mnie. To nie chodzi tylko o to, żeby zauważać ich, że oni są i ja toleruję po prostu ich obecność, ale umiejętność znoszenia drugich to umiejętność jakby wchodzenia w ich buty, to takie przysłowie, które czasami możemy spotkać. A więc umiejętność, którą posiadają nieliczni, tak naprawdę ci, których serca zostały przemienione. Abyśmy mogli wykonać Boże Słowo, które mówi o tym, aby umieć płakać z płaczącymi i śmiać się ze śmiejącymi. Ta umiejętność jest niezwykle wielkim darem. Bo łagodność to inaczej, krótko mówiąc, umiejętność panowania nad sobą. A tą umiejętność panowania nad sobą, jak sami dobrze wiecie, umożliwia nam tylko Chrystus. Wierzę, że gdybym dzisiaj miał mówić o umiejętności panowania nad sobą, patrząc na własne siły, to właściwie niewiele miałbym do powiedzenia. Bo wiem, jak wiele razy niestety muszę uderzyć się w pierś i słowa pozostają tylko słowami. A tą umiejętność panowania nad sobą, która jest w Chrystusie, pozwala przejść nad wieloma rzeczami. A spotykają nas, wierzę, różne sytuacje, trudne sytuacje. Spotykają nas rzeczy, o których często byśmy powiedzieli, że po prostu nam się nie podobają. Chcielibyśmy, ażeby nas po prostu ominęły, żebyśmy byli wolni od tak wielu rzeczy. Może nawet czasami doprowadza nas to do pewnego rodzaju frustracji, której objawem będzie niezadowolenie, bądź też padają słowa, których później żałujemy. Ale łagodność to umiejętność panowania nad sobą, która jest możliwa tylko i wyłącznie w osobie Jezusa Chrystusa. Wiecie, co ciekawe? Bo wydaje mi się, że termin łagodności łączy w sobie dwie zupełnie przeciwne rzeczy. Łagodność może kojarzyć nam się z czymś słabym, ale na podstawie Bożego Słowa wiem, że tak nie jest. Łagodność oznacza siłę i pokorę. Umiejętność bycia silnym i pokornym to wielkie wyzwanie. Siła i pokora, która będzie po prostu oznaczać ogromną siłę pod kontrolą.
Bo chrześcijaństwo nie jest dla ludzi słabych. Chrześcijaństwo nie jest dla tych, którzy bardzo szybko podnoszą ręce w geście poddania się. Ale ono jest dla tych, którzy podejmą wyzwanie, którzy będą chcieli codziennie iść pod prąd. I wtedy, gdy wody będzie po kostki, ale również wtedy, gdy będzie po kolana i wtedy, gdy będzie ona sięgać prawie o szyi, nie będzie łatwo, bo prąd będzie coraz silniejszy. Ale wiemy jedno, my w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Pan Jezus powiedział, że On będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A Jego słowo jest pewne, ono jest tak i amen. Więc łagodność, myślę, że pozbawione jest zupełnie pewnego negatywnego sensu związanego z jakimś brakiem ducha, brakiem odwagi czy brakiem siły, co może czasami się kojarzyć właśnie z łagodnością. Łaskę łagodności, myślę, najlepiej jest pojmować jako dążenie do pełnienia Bożej woli. A wiemy, że Bóg daje nam różne wyzwania. Wyzwania, które czasami mogą wydawać się ponad siły, ale wiemy, że nigdy tak nie jest. Tak naprawdę można by się zastanawiać, żyjąc w tym świecie, po co nam dzisiaj te owoce? Do czego one nam w ogóle dzisiaj są potrzebne? Przecież to, co wokoło nas, mówi zupełnie coś innego. Przecież dzisiaj takie rzeczy jak miłość, cierpliwość, czy wspomniana uprzejmość i łagodność są w bardzo łatwy sposób zastąpione wieloma innymi. Dzisiaj ten model w świecie nie bardzo się sprawdza. Dzisiaj tak naprawdę świat nam mówi, że do wszystkiego musisz dojść i czasami musisz to zrobić po trupach, jak to się mówi. Przepraszam za wyrażenie. Ale to nam dzisiaj oferuje świat, ale tak jak powiedziałem na wstępie, Słowo Boże nam mówi, wy nie jesteście z tego świata. Więc jeżeli my nie jesteśmy z tego świata, to jesteśmy również powołani do tego, aby pokazać inną drogę. Że można inaczej. Że tak naprawdę te rzeczy, o których mówimy, o których mówi ten 5 rozdział, 22 werset i 3 listu do Galacjan, dzisiaj też są realne. Też mają sens. Dzisiaj można mieć prawdziwą radość. Dzisiaj można być dobrym człowiekiem, ale w Bożym pojęciu. Dzisiaj można mieć cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, taką, jakiej mówi Boże Słowo. Chociaż zawsze będzie to duże wyzwanie. Ale przecież Pan Jezus nigdy nie powiedział, że będzie łatwo. A to my podjęliśmy decyzję, ażeby iść za Nim, ażeby być Jego naśladowcami, aby wstępować w Jego ślady. A On zachęca nas do tego, abyśmy co zrobili? Wzięli swój krzyż. I musimy być gotowi na to, że to będzie wyzwanie. Że każdy następny krok będzie jeszcze trudniejszy. Że każdy następny będzie od nas wymagał jeszcze większego zaangażowania. Wiecie, gdy dzieliłem się słowem o radości, cierpliwości czy dobroci, za każdym razem wydawało mi się, że to coraz większe wyzwanie. Gdy zacząłem zastanawiać się nad tym tematem, to wydawało mi, to wiem, że dopiero zaczyna się to ostre podejście pod górę. I im głębiej wchodzimy w pewne rzeczy, im głębiej Bóg pozwala się zastanawiać nad rozważać Boże Słowo, dzielić się tym Słowem, tym mocniej szatan wokoło ryczy. Dokładnie tak, jak zostało zapisane w Bożym Słowie. Bo jemu się to nie będzie podobać, że będziemy pokazywać inne drogi, Boże drogi, że będziemy stać po Jego stronie, po stronie naszego Pana, że będziemy dawać opór wszystkiemu temu, co wokoło, o czym mówi świat. Będziemy chcieli pokazać, że jest możliwość żyć inaczej, że można mieć wartości, które są niezmienne, stałe i można okazywać ludziom również uprzejmość i łagodność w tym Bożym wymiarze. Myślę, że Pan wzbudza w nas te właśnie owoce, a więc owoc uprzejmości i łagodności, przede wszystkim po to, abyśmy nigdy w swoim życiu nie stracili takiego Bożego spojrzenia na ludzi. Na ludzi, do których idziemy, na ludzi, z którymi rozmawiamy, z którymi się spotykamy, bo im mamy przekazywać Bożą miłość. Bożą miłość nawet wtedy, gdy sami przeżywamy trudności. Gdy może uciekamy czasami przed jakimś trudnym zadaniem. I w naszym życiu zdarzają się burze i fale. Zdarzają się choroby i troski. A samotność czasami zupełnie nie pomaga, ażeby w sposób uprzejmy i łagodny patrzeć na innych ludzi. Ale Duch Święty pobudza nas do patrzenia z miłością nawet w największych kłopotach. Bo to jest wyzwanie. Słowo Boże uczy nas, że po owocach ich poznacie. Czasami słowa nie wyrażą tego, co wyrażą czyny.
A myślę, że to, co pierwsze widać, to to, jakimi jesteśmy. Nawet zanim wypowiemy słowo, to już jakąś opinię ktoś o nas może mieć. Zwykłe obserwacji życia codziennego, tam, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, w społecznościach, w których egzystujemy. Co ciekawe, ktoś powiedział, że wszystkie te owoce Ducha Świętego dobrze smakują i promieniują wieczną chwałą. Wiecie, zastanawiam się, jak jest z tym smakiem w moim życiu. Czy wszystkie te owoce tak samo dobrze smakują? Wiecie, próbowałem nie tak dawno i przegryzłem zieloną kulkę w winogrona. Wcale nie smakowała tak dobrze, jak ta dojrzała, która właściwie sama pękała. I mogę tak zastanawiać się nad tym w swoim życiu, czy w moim życiu każdy z tych owoców smakuje w ten sam sposób. I gdzie tak bardzo jeszcze potrzebuję wzmożonego wysiłku i usilnych starań, ażeby coś poprawić. Bo wiem, że do doskonałości jeszcze daleko. Ale dopóki Bóg daje nam czas i możliwość, to możemy w naszym życiu osobiście nad tym pracować. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w 9 wersecie czytamy niezwykłą rzecz. Z pewnością znacie, ale tylko przypomnę. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ten werset przede wszystkim w swojej pierwszej części mówi o tożsamości. Jak ważną jest rzeczą to, aby wiedzieć, do kogo należy. Aby mieć swoją tożsamość. Aby móc się nią legitymować za każdym razem, gdy ktoś o to zapyta. Wiem, do kogo należy. A Bóg powołał nas do niesamowitych rzeczy. Te godności, które tutaj zostały wypowiedziane, a więc ród wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty, są niesamowite. Ale co ciekawe, o czym jestem przekonany i co na co również chciałem zwrócić naszą uwagę, że jesteśmy oczywiście kimś więcej, ale nie jesteśmy kimś więcej po to, aby sobie myśleć, że jesteśmy kimś więcej. Ale jesteśmy kimś więcej po to, aby dać więcej innym. I to jest, myślę, to, co w naszym życiu powinno być obecne każdego dnia. Nie aby myśleć o sobie więcej, ale żeby dawać więcej. Dlatego, że mamy inną tożsamość. Ktoś kiedyś powiedział, że nasze DNA zmieniło się w momencie, gdy to Pan stał się naszym Panem. I myślę, że tak jest. Możemy powiedzieć, że staliśmy się innymi ludźmi, więc zmieniło się nasze DNA. I dzisiaj mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że mamy w sobie królewskie DNA. Bo tak powiedział nasz Pan. Takimi jesteśmy. Ale zostaliśmy powołani do czegoś. Nie po to, aby się tym rozkoszować, nie po to, aby to manifestować, ale po to, żeby co robić, jak czytamy, rozgłaszać cnoty tego, który was powołał. Bo to nie myśmy zostali powołani, nie myśmy się powołali, ale myśmy zostali powołani przez tego, który to zrobił, uczynił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On nas powołał. Zobaczmy, każdego z nas, bez wyjątku, bez względu na to, jakim było nasze życie, czy byliśmy, tak kolokwialnie mówiąc, źli, czy dobrzy, czy gorsi, czy lepsi, to nie miało znaczenia. Bóg powiedział, że On powołał nas z czegoś, z ciemności do cudownej światłości. Więc nieważne, jak wyglądało twoje życie, jakim było, czy byłeś już na samym dnie, czy jeszcze go nie dotknąłeś, żyliśmy w ciemności. Byliśmy dokładnie w tej samej pozycji. Nie było lepszych ani gorszych. Wszyscy żyliśmy w grzechu, a Słowo Boże mówi, że zapłatą za ten grzech był, jest śmierć. I ten werset nam się nie kończy. On mówi w cudowny sposób dalej, ale darem łaski Bożej jest właśnie to. I teraz parafrazując i odnosząc się do tego, że zostaliśmy przeniesieni do cudownej Jego światłości. Więc Paweł mógł powiedzieć bardzo wyraźnie w innym miejscu i teraz nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I wiemy, że możemy go stawiać sobie za wzór. Dążenia do tego, abyśmy też mogli tak oczywiście, prosto i zawsze uczciwie przed samym sobą, ale przed innymi powiedzieć, tak, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeżeli wiem, że jeszcze tego mojego ja jest, to jest czas, abym mógł nad tym pracować, aby wszystkie te owoce, również uprzejmość i łagodność, o której mówimy, mogły smakować jak dojrzały, doskonały owoc. Łagodność jest niesamowicie szlachetnym owocem Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że aby rozgłaszać cnotę łagodności, mówić o owocu łagodności,
to tak naprawdę w naszym życiu najpierw coś się musi stać. Najpierw musimy w swoim życiu zmiażdżyć, skruszyć wszystko to, co twarde, aby łagodność mogła mieć pełny obraz i pełny wyraz. Dlatego, że łagodność w Słowie Bożym jest bardzo mocno powiązana z mądrością z góry. I o tym możemy czytać w liście Jakuba 3,17. Czytamy tam tak. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Nie da się mieć jednego owocu, a o reszcie zapomnieć. Nie da się rozwijać sobie uprzejmości i dobroci, a na przykład omijać cierpliwość i radość. Jesteśmy powołani do tego, aby wszystkie te owoce, bo ten jeden owoc w nas mógł wzrastać, abyśmy rozwijali je wszystkie. Bo wiemy, że wszystko to, co tworzy Bóg, wszystko to, co czyni Bóg, jest mocne i nieporuszone i wykonuje głębokie dzieło. My jesteśmy narzędziami i wierzę, że chcemy być użytecznymi narzędziami w Bożym ręku. A to jest Jego dzieło. Do Jego dzieła zostaliśmy powołani. I jestem wdzięczny Bogu, że możemy brać udział w Jego dziele, że to nie jest nasze dzieło. Bo za każdym razem, gdy budujemy, jesteśmy sami na własnym ja, jesteśmy jak człowiek budujący na piasku. A historię i finał tej historii dobrze znacie. Czytamy ciekawą rzecz przy powieściach Salomona. I to na potwierdzenie tego, jak wielkim wyzwaniem jest łagodność, która gdzieś wydaje mi się czasami odsuwana na bok. Gdzieś ludzie, których mówi się, że są łagodnymi, gdzieś tak są odsuwani na bok, gdzieś potrzeba siły, przebicia. Ale w Bożym dziele w łagodności jest siła. A Salomon pisze tak, w 25 rozdziale, 15 wersecie. Łagodny język łamie kości. Łagodny język łamie kości. Wiecie, to jest potężna siła. Potężna, ogromna siła w owocu łagodności i uprzejmości. Żadne zło nie jest w stanie przeciwstawić się łagodności. Wiecie dlaczego? Dlaczego, że łagodność, Boża łagodność najpierw wywołuje bardzo często agresję. Dlatego, że ludzie nie chcą zgodzić się z tym wszystkim, o czym mówi Boże Słowo. Ale cieszę się, że to Duch przekonuje, a nie my. Wierzę, że my moglibyśmy używać różnych argumentów, nie zawsze właściwych. Chcielibyśmy bardzo często iść swoją drogą, ale wiemy, że nie tędy droga. Ktoś powiedział, że łagodność dzięki całej swojej dobroci i cichości sprawia, że niebiańskie rzeczy stają się niezwykle wielkie i wspaniałe, zaś rzeczy ziemskie wydają się błahe, tak błahe, że nie są warte, aby nawet o nich mówić. Szczerze, wspaniała myśl. I to wszystko dzięki łagodności. Apostoł Paweł, gdy czytamy przesłanie apostoła Pawła, gdy czytamy to, co napisał, i słowo pod natchnieniem Ducha Świętego, które nam przekazał w swoich listach, to wiemy, że ono było bardzo radykalne. Można by je, myślę, streścić w takim jednym zdaniu. Krzyż i śmierć ponad każdym grzechem. To jest bardzo mocne przesłanie. Ponad wszystkim. Krzyż i śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w Nim mamy wszystko. Ale gdy chodziło o wykonanie tego słowa, gdy chodziło o to, w jaki sposób On mówił, zwiastował, przychodził zawsze z łagodnością i z dobrymi słowami. Nawet wtedy, gdy miał trudne rzeczy do powiedzenia, nawet wtedy czynił to umiejętnie. Nawet wtedy, gdy chodziło o napominanie, zawsze umiejętnie to czynił. Dlatego, że prowadził go Boży Duch. I co ciekawe, w drugim liście do Koryntian 10,1 pisze tak, a ja sam, Paweł, napominam was. I wiecie, to słowo napominam was to jest czasami taka furtka dla wielu. Gdy słyszy się słowo napominam, to bardzo często dla wielu osób otwiera to takie szerokie, niezrozumiałe dla mnie drzwi. A żeby wygarnąć wszystko, nie czekając na odpowiedź, spakować się i pójść. I to bardzo łatwo przychodzi i bardzo łatwo to przychodzi wielu osobom niestety również w kościołach. A nie o tym Paweł mówi. Paweł mówi, ja napominam was, ale on mówi, napominam was i to jest właśnie to niesamowite. Przez cichość i łagodność Chrystusową. On jedno słowo zmienia tutaj wszystko. Paweł nie napisał, że ja napominam was przez cichość i łagodność, ja, który jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorna, gdy daleko jestem ponoć śmiały wobec was. Nie, on nie pisał tam o własnym ja. Bo jak mówiłem, w innym miejscu mówił, że nie żyję już ja,
ale żyje we mnie Chrystus. Dlatego napisał, że napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Bo on wie, gdzie jest źródło. Bo on wie, w kim został zakorzeniony. Bo on wie tak naprawdę, jaka krew dzisiaj płynie w jego żyłach. Z nowym stworzeniem. On mówi w innym miejscu, że chce robić coś innego, ale wykonania tego, co dobre, brak. I ma te dylematy, bo wie, że żyje w tym ciele. I my też miejmy świadomość, że żyjemy w tych ciałach. Chce dobre, a wykonania tego, co dobre, jest, no nie ma. Czasami brakuje, albo idzie to nie tak, jakby to miało wyglądać. On się nie usprawiedliwia. On nie szuka wymówek, nie o tym mówi, ale ma świadomość, że ciągle żyje w tym ciele. Że to, co najlepsze, dopiero przed nim. Ale wie, że potrzebuje dążyć do doskonałości. Że potrzebuje wstępować w ślady Chrystusa. I to jest niesamowita rzecz, żeby mieć świadomość własnych słabości, które można ukryć w nim. Aby nie odpłacać złem za zło, ale zło dobrem zwyciężać. Wiecie, gdy ono przychodzi z zewnątrz, gdy przychodzi z tego świata, jesteśmy na to przygotowani. Oczekujemy nawet czasami, że tak będzie, że zostaniemy wyśmiani, wytykani. Może dzisiaj w mniejszym stopniu były momenty, myślę, w historii, gdzie było to zupełnie inaczej. Albo gdy posłuchamy relacji z innych krajów, to my dzisiaj jakby mamy inny punkt odniesienia w tym wszystkim. Ale z drugiej strony myślę, że czasami nie jesteśmy przygotowani na to, co przychodzi od wewnątrz. A Słowo Boże ostrzega nas również przed tym, że to, co wewnątrz, nie zawsze jest takim, jak wygląda. I myślę, że wtedy najbardziej boli. Wtedy, gdy jesteśmy w społeczności, a gdy mamy wokół siebie braci i siostry i nagle dotyka nas coś, na co nie byliśmy przygotowani. Wtedy potrzebujemy utwierdzenia w uprzejmości, łagodności, w owocach Ducha Świętego. Wtedy to nasze ja tak naprawdę musi stać się najmniejszym. Bo tylko w nim nasza siła i moc. Gdy pisał w liście do Tesaloniczan o nich jako o apostołach, pisał tak. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Mieli do tego pełne prawo. Wszędzie mogli być uznawani. Mówi przeciwnie. Byliśmy pośród was łagodni, jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Zobaczcie, nie da się mieć owoców w sobie uprzejmości i łagodności, a pomijać miłość. To nie będzie funkcjonować. Po prostu nie da rady. One są ze sobą doskonale powiązane. Tego potrzebujemy, tego pełnego rozwoju na każdym etapie. Tego, o czym mówi list do Galacjan, wspomniany na samym początku. Wszystko, co twarde, przez uprzejmość, łagodność, życzliwość zostaje skruszone. Po to, ażeby zbór, Kościół mógł wzrastać. Aby zbór, Kościół mógł się rozwijać w tej prawdziwej braterskiej miłości. W tej miłości, o której mówi Boże Słowo. Abyśmy mogli jako Jego dzieci oczekiwać na Jego powrót. I oczekiwać tego dnia, tak jak słyszeliśmy tu w modlitwie, z utęsknieniem. A nie z bojaźnią, że jeszcze coś mam do załatwienia, że jeszcze coś jest takiego, co potrzebuję. Panie Boże, jeszcze poczekaj, jeszcze chwila. Z utęsknieniem oczekujcie nastania Dnia Pańskiego. Do tego nas Słowo zachęca. Potrzebuję pracy nad sobą. A sługa Pański... W liście do Tymoteusza w drugim czytamy 2:24, że sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. I sługa pański to nie tylko pastor, starsi zboru, ale wiemy, że tymi sługami jesteśmy wszyscy. Jeżeli wstępujemy w jego ślady, to staliśmy się sługami naszego Pana. I to jest przywilej, ogromny przywilej. I Słowo nas zachęca, abyśmy się nie zdawali w spory. Wiecie, czasami łatwo jest, tak łatwo jest się jest wplątać. Tak łatwo jest czasami pójść o krok za daleko, powiedzieć o jedno słowo za dużo. Później może żałujemy, ale pewnych rzeczy nie da się cofnąć. Wiemy, że wszystko niesie ze sobą pewne konsekwencje. Czyny, słowa, postępowanie, wszystko niesie konsekwencje tego. Więc musimy również ponieść pewne konsekwencje naszych wyborów i naszych słów. Ale zachęca nas tutaj w tym słowie Duch Święty, abyśmy nie wdawali się w spory, ale byśmy byli uprzejmi dla wszystkich. Po raz kolejny zostaje to podkreślone.
bo najłatwiej jest chyba się z kimś pokłócić. My mamy taką jakąś zdolność do tego, ażeby się w jakiś sposób, o byle co, szybko kłócić. Nawet, nie wiem, gdy powiedzieli, że pogoda jest inna dzisiaj niż zapowiadali, to bylibyśmy się w stanie z nimi pokłócić, że nie mieli racji. Ale ciągle mówimy jednak o prognozowaniu pogody. To słowo jest dzisiaj niezwykle trafne. Kiedyś słyszeliśmy prognozy, które sięgały, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc czy półroczne. Dzisiaj z dnia na dzień ta prognoza jest dziwna. Ale łatwo nam jest jakby kłócić się o pewne rzeczy. Ale kiedy się osądza i krytykuje innych, bardzo często podnosimy głos. Bardzo często zmienia się nasz głos, nasze nastawienie, nasze myślenie. Jakby dzieje się właśnie to, czego byśmy nie chcieli. Nasze ja znowu bierze górę. Padają oskarżenia jedno za drugim. I wiecie, to pociąga za sobą kolejne rzeczy. Pada oskarżenie, zaraz wdziera się duch kłamstwa i zaczynają się rzeczy, o których nie mamy pojęcia, skąd w ogóle mogły się wziąć. A jednak Salomon pięknie napisał. Pozwólcie, że zacytuję tego, o którym powiedziano, że nigdy wcześniej ani później nie będzie takiego jak on. A on powiedział pod natchnieniem Bożego Ducha: głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją uśmierza. Potrzebujemy mądrości, nie ludzkiej mądrości, Bożej mądrości. A ona pozwoli przezwyciężać wiele rzeczy. Bo łagodny i mądry język może stłumić wiele wybuchów złości, ale może też zapobiec wielu rozłamom. Bo takie są konsekwencje pewnych rzeczy. Wiecie, kłótnie i spory nigdy nie prowadzą do dobrych rzeczy. Nigdy z tego nie wypływa nic dobrego. Zawsze będzie ktoś zadowolony, a ktoś poraniony. Albo oboje będą poranieni. Nigdy nie będą wszyscy zadowoleni. Chyba że ktoś się lubuje w tych sprawach, więc sprawia mu to przyjemność. Ale o tym nie mówimy. Gdy patrzymy na Boże Słowo, na przykłady Bożego Słowa, które mówią nam o łagodności, uprzejmości, o owocach o tych owocach Ducha Świętego, to moglibyśmy wymieniać naprawdę wiele. Ja pozwolę sobie tylko dotknąć pewnych z nich. Kiedyś Dawid pięknie powiedział o Saulu i Jonatanie, że byli potężnymi, niesamowitymi wojownikami, ale też mówił o tym, że byli miłymi i przyjemnymi, łagodnymi ludźmi w codziennym życiu. O Dawidzie jest powiedziane, że był taki sam, ale nawet o wiele większym stopniu. W drugiej księdze Samuela czytamy, gdy Dawid mówi: zaprawia do walki ręce moje, mówi o swoim Panie, a pobłażliwość Twoja, o Panie, zmogła mnie, łagodność Twoja uczyniła mnie wielkim. A więc można być wielkim w łagodności. Można być wielkim w uprzejmości. Można być zwycięzcą w tym, co świat uznaje za słabość. I to jest cudowne, że dzisiaj mamy zupełnie inną drogę. To, co czyni człowieka wielkim, to jest przezwyciężanie zła dobrem. To czyni człowieka wielkim. Przezwyciężanie zła dobrem. A nasz Pan? A nasz Pan jest tym, o którym jest mowa, że jest lwem i barankiem. I proszę, spróbujcie mi to wytłumaczyć. Ale taki jest nasz Pan. On jest zarówno lwem i barankiem, aby nam pokazać, że w słabości jest siła, a w sile może być i słabość. To, co dla świata wydaje się to niesamowitym paradoksem, niepojętą rzeczą, to jest dopiero początek u Boga. On będzie i lwem, i jest i barankiem. Stał się jednym i drugim. Jest tym, który w łagodności oddał swoje życie, ale jest również tym, który jest królem, jest zwycięzcą w tym wszystkim. To jest niesamowity przywilej, aby być jego własnością. A pamiętacie Józefa? Józef, gdy został sprzedany do Egiptu, gdy patrzymy na jego życie, gdy wreszcie dojdzie do momentu spotkania z rodziną, mógł uczynić wszystko. Mógł zrobić cokolwiek chciał. A wszystko, co zrobił, to zaczął płakać tak głośno, że słyszeli go wokoło inni. Nawet domu Faraona. A kiedy ich wysyła do domu, gdyby przyprowadzili ojca swego, jego i swojego, powiedział: starajcie się nie kłócić w drodze, dlatego że macie przed sobą ważne zadanie. Są rzeczy ważniejsze, o których chcemy mówić. Jest coś ponad tym wszystkim, na co chcemy zwracać uwagę. Bo myślę, że musimy ciągle na nowo myśleć o tym, do czego zostaliśmy powołani. Zostaliśmy powołani po to, ażeby nieść światło, ażeby być solą ziemi, ażeby mówić o tym, co uczynił dla nas i dla każdego człowieka Pan. Dlatego myślę, że powinniśmy być zawstydzeni, powinienem być zawstydzeni każdą myślą, która może prowadzić do niezgody i do kłótni. To jako
Kościół powinno nas zawstydzać. To nie jest łatwe. To zawsze wypłynie. Ale to jest wyzwanie. Wyzwanie, które Bóg daje każdemu z nas, abyśmy się z Nim mogli zmierzyć. Uprzejme słowa, ktoś powiedział, zawsze wychodzą i tylko i wyłącznie z czystego i dobrego serca. To jest tak jak ze źródłem. Gdy czerpiemy z źródła, które jest słodkie, wiemy, że ta woda będzie miła i przyjemna. Gdy podchodzimy do drzewa, które ma dobre owoce, to wiemy, że one takie będą. Nie jest możliwe, aby z złego, zepsutego serca wypływały dobre rzeczy. Pozory można stwarzać zawsze i wszędzie. One na chwilę może gdzieś będą się sprawdzać, ale nie da się tego czynić na dłuższą metę. Nie da się być człowiekiem skażonym, brudnym sercu, z którego ust będą wypływać zawsze dobre, miłe i czyste rzeczy. I odwrotnie. Miłe i dobre słowa są niezwykle drogocenne. Salomon pisał, pozwólcie, że jeszcze jeden fragment. Serce mędrca udziela mądrości jego ustom i pomnaża jego zdolność przekonywania. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. 16 rozdział 23-24. Takie są dobre, czyste słowa. Nie mamy czasu, ale z pewnością, gdybyśmy mogli zajrzeć do listu do Filemona, przeczytać go cały, to jest wyjątkowy list. List o wyjątkowej uprzejmości, łagodności i dobroci. I myślę, gdy patrzymy na ten list, na te słowa, które tam zapisane są, zachęcam do przeczytania dzisiaj, gdy będziecie siedzieć przy kawie w domu, czy przy herbacie, abyśmy mogli zerknąć, przeczytać, w jaki sposób Bóg prowadzi całą tę historię, którą tam możemy czytać. Coś niesamowitego. Wszystko jest we właściwym duchu i we właściwym czasie. Bo Bogu, tak jak słyszeliśmy dzisiaj na wstępie, gdy mówił brat pastor, nic się z ręki nie wymknęło. To ludzie chcieliby takim to widzieć. To ludzie chcieliby, aby tak było. Ale tak nie jest. Bo to Bóg decyduje o wszystkim we właściwym czasie. Oczywiście nie wszystko nam się musi podobać. Ale to nie znaczy, że cokolwiek się Bogu wymknęło. Wręcz przeciwnie. Już pogański filozof Seneka pisał w takim swoim dialogu, iż ze wszystkich cnót żadna inna nie przystoi człowiekowi bardziej aniżeli łagodność, ponieważ żadna inna nie ma więcej cech ludzkich. Myślę, że niezwykle ciekawe słowa. A następnie dalej ten sam przedstawiciel rzymskiego stoicyzmu pisze tak, cytując go: do domu, do którego wejdzie łagodność, jeśli do domu wejdzie łagodność, tam zawsze i wszędzie będzie niosła ze sobą szczęście i pokój. Myślę, że wspaniałe, niesamowite słowa. Łagodność. Myślę, że jedna z najpiękniejszych cech ludzkiego charakteru. Nie wiem, czy ze mną zgodzicie, ale ja to osobiście tak uważam. Tomasz z Akwinu również poucza nas, że łagodność to jest cnota moralna, która odnosi się do uczucia, gdyż to ona sprawia, że jesteśmy w stanie opanować rosnące w nas uczucie gniewu. Więc jeżeli chcemy, aby czegoś ubywało, czegoś musi przybywać. Tak jak mówił Paweł. Jeżeli chcemy, aby gdzieś tam coraz mniej w nas było takich gniewnych podrygów, to musimy rozwijać sobie cechy łagodności. Bo zawsze człowiek, który się gniewa na drugiego człowieka, w sercu pragnie odwetu. Natomiast łagodność zawsze będzie tę chęć odwetu opanowywała. I myślę, że łagodność to jest taki zewnętrzny przejaw miłości. Miłości, która nigdy nie szuka swego i nigdy gniewem nie unosi się, a jak czytamy również, nie pamięta złego. Wiemy, że każde zachowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, o którym czytamy na kartach Bożego Słowa, każde Jego Słowo to pewnego rodzaju dla nas pouczenie. Jak mamy żyć, co mamy robić, jak się zachować, jak w danej sytuacji postąpić, czego się spodziewać, a czego unikać. I ten Pan, gdy wygłosił kazanie na górze, to również powiedział takie jedne z cudownych słów. Mateusza 5,5. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Wiecie, myślę, że dzisiaj moglibyśmy w setkach podawać przykłady tych, którzy chcą posiąść ziemię. Od zalania dziejów zawsze znalazł się ktoś, kto chciał być władcą świata. I nie pamiętam, a jeżeli nie pamiętam, a wiecie, to proszę uświadomcie mnie,
Który z tych wielkich wodzów uczynił to w cichości? Nie pamiętam, aby którykolwiek z nich nie był pewnego rodzaju krzykaczem albo awanturnikiem w tym wszystkim, co chciał osiągnąć, aby posiąść ziemię. A nasz Pan mówił: błogosławieni cisi. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I tu nie ma słowa prawdopodobnie. Ale jest to mocne i stanowcze zapewnienie, dlatego że łagodność, uprzejmość są owocem miłości. Może ktoś z natury swej jest łagodny, ale też jest tak, że przede wszystkim, że łagodność to jest owoc niesamowitej, tytanicznej, wytężonej pracy. Musimy ją podjąć, jeżeli chcemy, ażeby każdy z tych owoców był dojrzały w naszym życiu. Bo Pan Jezus, tak jak mówiłem, w wymowny sposób mówi również w Ewangelii Mateusza 11:29: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Każde słowo, które Pan wypowiada, zawsze jest związane z jakąś obietnicą. I wierzę w to, że my chcemy budować nasze życie na Bożych obietnicach. Zawsze, gdy Pan o czymś mówi, mówi o tym, że co mamy zrobić, jak to mamy zrobić, i zawsze pokazuje efekt tego wszystkiego. To, czego możemy się spodziewać. Więc weźcie na siebie, i on mówi, moje jarzmo. Odrzućcie to, co wasze. Tak naprawdę, co sami z siebie uczynić możemy. Uczcie się ode mnie. To jest kolejny krok. To są pewne etapy. Weźcie, uczcie się. Kolejna rzecz. Uczcie się, że jestem cichy, pokornego serca. I dopiero wtedy znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ja wiem, że my mamy w sobie coś takiego, że chcielibyśmy już teraz, zaraz. Żeby pewne rzeczy miały miejsce od razu, gdy o nie prosimy, o nie się modlimy. A Bóg mówi, choć nawet w tym słowie, a potem, a za chwilę, a za jakiś czas. Czasami ten czas będzie trwał do kilka sekund, czasami godzin, miesięcy, a czasami, jak słyszałem kiedyś świadectwo pewnego brata, 50 lat. 50 lat modlitwy o zbawienie najbliższej osoby. I po tych 50 latach, w dniu śmierci, Bóg dało oglądać łaskę. 50 lat. Wydawałoby się kupa czasu. A czym jest 50 lat wobec wieczności? Wobec tego, do czego zmierzamy, to, co przed nami. Ktoś powiedział, że to, co najlepsze, dopiero przed nami. Uchwyćmy się tego mocno. I zwróćmy uwagę na to, co mówi Boże Słowo o owocach ducha. O tym, co Bóg chce, aby było w naszym życiu. Aby owocowało, aby przynosiło wymierne efekty, korzyści nie tylko nam, ale przede wszystkim tym, którzy są wokoło. Pamiętajmy, że te owoce, te cnoty nigdy nie występują pojedynczo. Ale ten, kto będzie również łagodny, będzie również posiadał i kształtował sobie cnoty uprzejmości. Tego sobie i wam życzę. Niech Pan błogosławi. Amen. Yes.
pierwszym był, niż się, niż nie. Mój Jezu, zmazujesz.